Witamy bardzo serdecznie w hali przy Grunwaldzkiej. Kolejny mecz popularny marchewkowych, czyli Ekstraklasa futsalowa i Marwit kontra Gwiazda Ruda Śląska. Może popatrzmy, jak padły bramki w trzeciej minucie. Igor Sobalczyk i 1-0 dla Marwitu. 4 bramki na jego koncie, w tym spotkaniu właśnie czwarta. No ale również Daniel Krawczyk, który podwyższył swój dorobek. W tej chwili drugi w kolejności. Tak padła bramka w ostatniej 20 minucie pierwszej części spotkania. Daniel Krawczyk, no i można powiedzieć widowiskowa bramka. Miał dużo miejsca, ale świetna interwencja bramkarza Gwiazdy Ruda Śląska. Marwit, 6. pozycja, tak jak już zostało wspomniane, 11 bramek strzelonych do tej pory, 7 straconych, 20 bramek. No i teraz musi być gol! Bardzo, bardzo dużo miejsca do strzału miał Mikola Morozow. Jest 23. minuta tego spotkania, jest już 3-0. No ale pamiętajmy ten mecz z GKS-em Tychy tutaj, w którym Marwit prowadził również 3-0 w drugiej części spotkania. Skończyło się na nerwach. No, fatalnie teraz sfaulowany. Jest bramka. Mateusz Kończalski. Mateusz Kończalski. No, pofrunął wręcz w powietrzu. Podcięty niewiarygodnie. Jak nie futsal zupełnie. No, to mogło się zakończyć źle, ale jest bramka. Zobaczymy, jak w tym elemencie grają. I pierwszy Denis Demiszew i gol! Już w pierwszej akcji Torunianie pokazali, że goście z Rudy Śląskiej będą mieli tutaj ciężko grając w ten sposób. 5-0 już jest. No, Marwit się rozstrzelał. No, na pewno ogląda się ciekawiej takie widowisko, gdzie co chwila jest szansa na strzelenie bramki, ale goście w tej przewadze też potrafią strzelić. Jednak jest gol, jest na razie honorowy gol dla Gwiazdy Ruda Śląska. I Denis Demiszew. No a tutaj, proszę bardzo, Paweł Martyn. Identyczna sytuacja jak przy pierwszej bramce. No i to jest właśnie futsalowa ekstraklasa. Do końca jeszcze bardzo dużo czasu i tu nie można ani przez chwilę pomyśleć, że mecz się zakończył. I proszę bardzo, właśnie w ten sposób i jest gol! Jest 5-3. Wzdłuż bramki, tutaj za linią całej czwórki toruńskiego Marwitu jest 5-3. Trzeba uważać z tym naporem. Krawczyk! Musi być gol! Michał Maciąg, jaka radość! Prawie jak za Mistrzostwo Polski po tej bramce, ale uspokoił sytuację. Ale brawa dla Daniela Krawczyka. Drugi gol Michała Maciąga. No ale teraz prawdziwy sprawdzian, bo w następnym spotkaniu lider tabeli w Krakowie Wisła Krakbet kontra toruński Marwit. Każdy wie, że drużyna Marwitu jest jak gdyby na nowo tworzona, wszyscy się na nowo poznajemy i trochę czasu nam potrzeba, żeby scalić to wszystko. No, z chłopakami się poznaliśmy, dogadujemy się na boisku, teraz poza boiskiem. Atmosfera jest naprawdę super w Toruniu, tutaj prezesi i wszyscy stwarzają nam super warunki.